Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć, witamy wszystkich w kolejnym przystanku Kraków. Dzisiaj mówią do Was studentki Uniwersytetu Pedagogicznego. Sara Szot, Weronika Kiszczak i Justyna Krynicka. Będziemy dzisiaj poruszać temat postanowień, nie tylko tych noworocznych. Postanowienia towarzyszą nam podczas każdego przełomowego wydarzenia w życiu. Takim momentem może być na przykład urodzenie dziecka, kłopoty zdrowotne, jak i wkroczenie w nowy rok kalendarzowy. Podczas naszej audycji porozmawiamy między innymi o tym, co tak naprawdę nami kieruje. Będziemy mieli także okazję wysłuchać wypowiedzi specjalistki w dziedzinie psychologii, pani magister Natalii Siekiery, która wyjaśni nam, dlaczego decydujemy się na postanowienia oraz dlaczego realizacja ich często przekracza nasze możliwości. Posłuchajmy zatem wywiadu z panią magister Natalią Siekierą, która wprowadzi nas bardziej szczegółowo w temat postanowień. Generalnie jest tak, że każdy człowiek ma jakąś wewnętrzną potrzebę samorealizacji i eksploracji świata, w którym żyjemy, więc to na pewno jest aspekt, który wpływa na to, że często podejmujemy się zadań różnego typu, które sami sobie stawiamy. Też z drugiej strony takie otworzenie historii o naszym własnym życiu. Myślę, że zadania pomagają nam w nadawaniu znaczenia pewnym okresom naszego życia. No i też pomagają nam w tworzeniu takiej narracji, opowieści o samym sobie. Myślę, że żyjemy wszyscy, przynajmniej w tym naszym zachodnim świecie, w takim świecie skoncentrowanym na sukces i skoncentrowanym na ciągłym rozwoju. Więc tutaj też ten aspekt przymusu zewnętrznego rozwoju wpływa na to, że gdzieś podejmujemy się różnych zadań mimo lenistwu i mimo przeciwnością losu, na które się natykamy każdego dnia. Co możemy zyskać? Możemy zyskać poczucie skuteczności w momencie, kiedy rzeczywiście uda nam się wypełnić to nasze postanowienie czy osiągnąć ten dany cel, który sobie postawiliśmy. To będzie się też ściśle wiązało z tym, że nasza samoocena będzie podnosiła się do góry, więc też będziemy mieli lepsze takie poczucie własnej wartości. No ale tutaj też właśnie z drugiej strony, jeżeli nie uda nam się tych postanowień wypełnić, no to tutaj właśnie to poczucie skuteczności i samoocena na pewno spadną i tutaj poczucie winy i takie poczucie porażki może wpłynąć negatywnie na nasz nastrój, więc tutaj to, co można zyskać i co można stracić, stawiając sobie postanowienia i cele, jest ściśle związane z tym, czy uda nam się osiągnąć te cele, czy nie uda nam się osiągnąć tych celów. Zaleca się bardziej pracować nad własną motywacją wypełnianiu tych zadań, niż właśnie na myśleniu na tym, co może nam dać efekt końcowy samego zadania. Więc to jest taki aspekt związany z samooceną. No ale też właśnie z drugiej strony same zadania i sam proces podejmowania właśnie takiego działania i zmuszania się do pewnych działań pomaga nam nauczyć się czegoś o sobie. I to myślę, że nawet nie z perspektywy psychologicznej, ale takiej społecznej i takiej refleksyjnej wpływa na to, jak później to nasze życie może wyglądać. W aspekcie właśnie postanowień noworocznych jak najbardziej możemy mówić o takim trendzie społecznym i naśladowania innych, którzy również podejmują się właśnie tego pomysłu stawiania sobie postanowień noworocznych. I to też właśnie się wiąże z tym, o czym wspominałam wcześniej, czyli tym takim świecie, w którym żyjemy, gdzie ta kultura jest skoncentrowana na sukces i na ciągły rozwój.
Więc tutaj właśnie początek roku, otwarcie nowego etapu, który jest właśnie kolektywnie jakimś nowym etapem dla każdego z nas, 1 stycznia, jest też właśnie przyczynkiem do tego, że też kolektywnie podejmujemy się tego działania tworzenia listy postanowień noworocznych. Więc jak najbardziej można mówić o takiej modzie. No też kwestia tego, żeby się zastanowić i na przykład spojrzeć na jakieś statystyki, czy właśnie jakieś badania sondażowe związane z tym, ile tak naprawdę takich postanowień udaje się wykonać, jesteśmy w stanie dotrzymać tych postanowień. No tutaj niestety mówi się o tym, że maksymalnie 1/5 osób, które gdzieś tam sobie wyznaczają te postanowienia noworoczne, rzeczywiście przy nich jest w stanie wytrwać. No i tutaj pytanie jest właśnie dlaczego? Dlaczego tak jest, że te postanowienia noworoczne niestety często nie okazują się skuteczne? Szukałam gdzieś sobie takich informacji, jakie postanowienia noworoczne najczęściej ludzie sobie stawiają i wychodzi na to, że te postanowienia noworoczne są gdzieś skoncentrowane wokół obrazu własnej osoby, czyli tutaj jest takie skoncentrowanie na pracowaniu nad swoją sylwetką i na lepszym odżywianiu. Tutaj są takie właśnie dwa cele, które się bardzo często powtarzają, ale też cele związane z finansami, z ekonomią, czyli ściśle skoncentrowane na oszczędzaniu pieniędzy. Czyli niektórym z nas postanowienia są potrzebne. Motywują nas, nakierowują na jakiś określony cel. Często też chcemy pozbyć się rutyny. Zgadza się. Warto wprowadzać zmiany, a postanowienia pomagają nam coś w sobie zmienić. No to może w takim razie dowiedzmy się, co ma tam na ten temat do powiedzenia pani psycholog. Może uda się jej wyjaśnić nam, dlaczego tak trudno dotrzymywać swoich postanowień? No prawdą jest, że na początku, jak stawiamy sobie cele i tutaj posłużę się może jakimiś statystykami z postanowień, to przynajmniej 50% osób święcie wierzy w to, że uda im się wypełnić te właśnie zadania, cele i właśnie osiągnąć zamierzone jakieś rezultaty, które sobie stawiamy. A w ostateczności wychodzi na to, że między 10 i 20% osób rzeczywiście jakoś jest w stanie wytrwać w tych postanowieniach. No i dlaczego tak się dzieje? Idąc dalej i kierując się dalej przykładem postanowień noworocznych, no to tutaj możemy zwrócić uwagę na to, że te postanowienia noworoczne często są tworzone bardzo pochopnie, są źle konstruowane i nie są zaplanowane i nie są właśnie nie jest podjęta żadna jakby głębsza refleksja nad tym, jak wyobrażamy sobie dojście do tego celu. Więc tutaj jest błąd z samym planowaniem związany z tym, który później jakby wpływa na to, że te postanowienia nie są wypełnione. Są one też często sterowane zewnętrznie. Znaczy to tyle, że widzę, że moja koleżanka czy moja przyjaciółka postanowiły to i tamto, więc no ja nie będę gorsza i też się zabiorę za siebie i wymyślę jakieś postanowienie, którego bym chciała się trzymać. Więc tutaj ta zewnętrzna motywacja nie do końca jest tą właściwą przy tworzeniu sobie własnych postanowień. Też często jest tak, że ludzie po prostu zapominają, co sobie zaplanowali i zapominają, co sobie postanowili, więc to jest kolejny aspekt, który sprawia, że tutaj niestety polegają ludzie na swojej pamięci i na swojej autodeterminacji. No i tutaj też jest aspekt tego, że często jak już postanowimy zrobić sobie listę postanowień noworocznych, to ta lista jest tak długa, że nie jesteśmy w stanie po prostu ich wypełnić. Więc tutaj też jest aspekt tego, że robimy po prostu tych planów często za dużo, a plany na przykład takie
duże i konkretne, które gdzieś tam sobie wymyślamy, często są związane z bardzo trudnymi nawykami, z którymi borykamy się przez bardzo długi czas. Więc też postanowienie związane ze zmianą całego swojego stylu życia jest czymś bardzo trudnym, więc też jest jasne, że no nie wszystkim osobom uda się wprowadzić rewolucji życiowej co roku. Bardzo dziękujemy pani magister za wyjaśnienie. Nie miałam pojęcia, że tylko maksymalnie 1/5 osób, które założą sobie jakieś postanowienia, są w stanie w nich wytrwać. I to dosyć smutne, jak łatwo ludzie się poddają. Mamy nadzieję, że wszyscy będziecie z rozwagą dobierać swoje postanowienia i nie zniechęcać się po pierwszej nieudanej próbie.